wyjechała ekipa ze Strzemna z tej dyscyplizji. Pomarańczowe kombinezony. Szerytowie płatnicze. Kolana bolą. Sekund. To jest Mariusz w Rybniku, przy rynku, blisko rynku, to jest przy ulicy Świerklańskiej. Przy ulicy Sobieskiego, poprawka, przy ulicy Sobieskiego, Mariusz. Na miejscu jest pan Przemysław Grycman z ZGM. Pytam się, jak będzie kwestia gazu. Ale jest tutaj jakieś problemy. Jest ale to rzeka gazowa jest na tym gruncie. Nie wiem, gdyby zaszła potrzeba, to my musimy kupować. I my musimy wtedy, co, jedyna możliwość zacisnąć to przyłącz. Gdyby była taka przyczyna, ale pani... Tak, tak, Grzegorz. W środku był prowadzony remont.
Adam, zawaliła się część kamienicy przy ulicy Sobieskiego w Rybniku. Bardzo blisko rynku. W tej kamienicy prowadzony był remont. Znaczy nie było żadnych osób na momencie zdarzenia. W momencie zdarzenia tutaj nie było żadnych osób. Jak na razie nie stwierdzono żadnych ofiar. Dziękujemy Adamu za uwagę. Oczywiście pozdrawiamy. Nie, Marlena, w chwili tego zdarzenia nikogo nie było w środku. Dzięki, Rafał, za uwagę. Już zmieniamy. Prosimy o zachowanie uwagi bez zbędnych żartów, które na chwilę obecną są niepotrzebne. No tak, Marlena, wygląda to dosyć poważnie. No tak, gruz musi być przeszukany, oczywiście. W tym celu została wezwana specjalna grupa ratownicza. Waleria, to jest Rybnik przy ulicy Sobieskiego. Kamienica. Kamienica nazywa się Świerklaniec. To jest bardzo blisko rynku. Tak, tak, Aniu, to jest Rybnik. Rybnik przy ulicy Sobieskiego. Tak, Marzenko, gruz jeszcze będzie na pewno przeszukiwany. Na chwilę obecną, z tego co wiemy, to na tę chwilę nie ma żadnych poszkodowanych. Nie, Patrycjo, tam tutaj nie będzie na pewno takiej sytuacji. Ta kamienica była w trakcie remontu. Dziękujemy, Marzenko, polecamy się.
Daniel, pani. No Sefciu, z tego co wiemy, to nikomu nic się nie stało, więc no akurat wtedy nikt w tym momencie nie przechodził przez to miejsce. Wychodzi grupa ratownicza. Wchodzicie mi w kadr, panowie. No tak, Łukaszu, to jest budynek historyczny. Tak, tak, Patrycja, to jest zabytkowa kamienica. Jest na miejscu już rzecznik Policji Rybnickiej, aspirant Bogusława Kubeszko. Czekamy jeszcze na rzecznika Straży Pożarnej. Za chwilę będziemy też wiedzieli troszkę więcej. Na dół powiedzieć im też i przyjdę tutaj do was.
jakiś czas będzie chyba mini konferencja prasowa rzeczników policji w Rybniku, miejsca rzeczarnie w Rybniku. Może dowiemy się czegoś nowego. Pewnie na jakieś konkretne wnioski pojedzie jeszcze daleka droga. Czekamy na rzeczników Bogusława Łabęckiego ze Straży Pożarnej i Bogusławę Kobeszko z rybnickiej Policji. Za chwilę usłyszymy troszkę więcej. Jutro ja ci dam. Ja ci to wszystko przygotuję, ile soli. Tak, tak, Marku, to jest Świerklaniec przy ulicy Sobieskiego. Rybnik tuż przy rynku. Tak, Marleno, psy tropiące zostały już też włączone do akcji. No, zobaczymy, Patrycjo. Miejmy taką nadzieję.
No, Arturze, jak widać, szkody są poważne. Panowie, ja wiem, że do linii, ale tak o, tu jest metr przynajmniej. Dobra, żeby ktoś mógł przejść. Przed Halo Rybnik, ale ogromna chmura pyłu sprawiła, że musiałem wycofać się do środka. A gdy pył opadał i zaczynała się pojawiać widoczność, spadła druga część budynku. Nieco mniejsza, bo hałas był mniejszy, ale na dwóch etapach zawalał się ten budynek. Widziałeś kogoś, żeby uciekał spod gruzów, albo osoby, które były tuż przed tym dramatem wchodziły do środka? Zwróciłem uwagę, że gdy zaczął się ten budynek zapadać, samochód odjeżdżał, akurat samochód przejeżdżał i w ostatniej chwili udało mi się odjechać, ale niestety nie mam pewności, czy nie zostali zasypani jacyś ludzie. Budynek wokół budynku, teren był w ogóle niezabezpieczony i cały czas spacerowali tam ludzie. A to był moment, dosłownie kilka sekund, w którym ten budynek się zawalił, więc mogło tak się wydarzyć, że kogoś zasypało. Tam był remont, od dawna był remont. Widziałeś, żeby tam ktoś coś robił? Remont trwał do jakiegoś czasu. Tak mi przeczytam, możemy tutaj mówić. Co się tak naprawdę stało, że to co się stało? Ustalamy okoliczności. Czy ty zapatrzyłam okoliczności? Ile osób ewakuowano stąd? Łącznie 13 pracowników firmy budowlanej. Z rodzinnego budynku 7 osób, tak więc łącznie 20 osób zostało ewakuowanych. Na chwilę obecną nie mamy informacji, żeby były jakieś osoby śmiertelne, natomiast to budynko będziemy musieli oczywiście poszukać. 13 pracowników pracowało, wszyscy się odnaleźli, wszyscy są, tak? Tak, pracownicy wyszli przed zawaleniem się tego szpitala, którego wyjdzie. Byli sprawdzani automaty, na 100%, tak, wszystko będą sprawdzane automaty, natomiast to do stanu przyjemności, to będę się wypowiadała troszeczkę później. Jak długo dzisiaj ta akcja może potrwać? Trudno powiedzieć, jak potrwa ta akcja. Tutaj niezabezpieczone miejsce zdarzenia, nazywamy tutaj na przyjazd, które są przeszkolone do przesłuchania dźwiękowych, jest to specjalistyczna liczba, jak seria zbroju. Jeśli autopsy nie znajdą nikogo, to jaka jest procedura, co potem się będzie działo? Myślę, że na szczęście ja tego rozumiem. Tutaj będą osoby, które będą zajmowały się tym, będą sprawowały nadzór, tak więc prosimy o to. Tutaj na miejscu są też pracownicy, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, ratownicy medyczni. Gdyby była taka sytuacja, że tutaj nie należy pomóc, to mamy tutaj wsparcie na ratownictwo. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, kłaniamy się Radio 90. Jest z nami rzecznik rybnickiej policji, aspirant Bogusława Kobeszko. Co tutaj się wydarzyło? Parę słów. Zdarzenie o
otrzymaliśmy około godziny 12.20. Ze zgłoszenia wynikało, że w centrum Rybnika runęła, zawaliła się kamienica przy ulicy Jana III Sobieskiego. Na chwilę obecną ustaliliśmy, że podczas prac budowlanych zawaliła się ta strona frontowa budynku. W środku było 13 osób, pracowników firmy. Na szczęście wszystkie te osoby zdążyły opuścić budynek. Z przeciwnego budynku ewakuowano 7 osób, tak więc łącznie ewakuowaliśmy 20 osób. Na miejscu jest tutaj grupa specjalistyczna z Jastrzębia Zdroju. Będą również psy, które są przeszkolone do przeszukiwania gruzowiska. My zabezpieczamy tutaj teren wokół tego zdarzenia i na chwilę obecną to wszystkie informacje, które mogę udzielić w tej sprawie. Mówiła dla Was aspirant Bogusława Kobeszko, rzeczniczka rybnickiej policji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak, tak, to jest ta część, która była remontowana. Tak, z tego co Patrycja wiemy, no to nikomu nic się nie stało, ale jeszcze to sprawdzą też psy tropiące. Tutaj widzimy już też, jest na miejscu rzecznik Straży Pożarnej, Bogusław Ołbęcki. Może uda się również z nim porozmawiać.
Jest z nami rzecznik Straży Pożarnej, Bogusław Łęcki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pański w imię, nazwisko oraz funkcję napisze. Szybki Radio Szczecisław Łęcki, rzecznik wiceprasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Co tu się stało, jak przebiega akcja? Zdarzenie to miało miejsce chwilę po godzinie 12. Prawdopodobnie w wyniku prowadzonych prac robotowych doszło do zawalenia się fasady budynku oraz stropów. W tej chwili prowadzimy działania poszukiwawcze. Pomaga nam grupa poszukiwawcza z Jastrzębia. Mają dojechać także psy poszukiwawcze. Na tą chwilę nie mamy informacji o ewentualnych poszkodowanych osobach. Wszystkie osoby, które prowadziły prace remontowe wewnątrz budynku, wyewakuowały się. Tak jak powiedziałem, w tej chwili prowadzimy działania i jakby ostateczny bilans osób poszkodowanych będziemy znali na zakończenie działania.
teraz na razie zrobiło tu się troszkę spokojniej. Jeszcze zostanę tutaj na miejscu. Jeżeli coś się wydarzy, to dam wam oczywiście znać. Na chwilę obecną rozłączam się. Dziękuję za uwagę. Na miejscu zdarzenia był Przemek Niedźwiecki. Do usłyszenia. Dziękuję. Nie, Marlenko, jeszcze tutaj nikt nie przeszukuje tych gruzów.